138 km na godzinę. Z taką prędkością kierujący motocyklem przemierzał w miniony wtorek Suwalską ulicą Utrata. We wtorek po godzinie 14 funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zatrzymali 23-letniego kierowcę motocykla, który wykonywał niebezpieczne manewry na drodze oraz znacznie przekroczył prędkość. Ręczny miernik prędkości wskazał 138 km na godzinę, gdzie obowiązywała 50. Kierujący ponadto jechał na tylnym kole. Przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o 88 km na godzinę mogło zakończyć się tylko w jeden sposób. Młody człowiek długo nie pojeździ, ponieważ za stwarzanie zagrożenia i ten szaleńczy rajd utracił prawo jazdy. To jednak nie koniec konsekwencji, jakie poniesie. 23-latek stanie jeszcze przed sądem.